Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Pillars of Eternity. No jak widzicie, udało się doprowadzić do działania w sumie tego samego dnia, w którym mówiłem, że w sumie one nie będą działały. Ale tak, dzisiaj pomijając tę kwestię, jesteśmy z powrotem w Złoconej Dolinie. No i musimy oddać w sumie miksturę, która nie do końca działa, ale no działa. Wiecie, tej całej gościuwie, która nas o to prosiła. Po czym, gdy już to zrobimy, została jedna pomniejsza lokacja i idziemy w końcu do Kednua. Przy czym mógłbym tą pomniejszą lokację pominąć, ale jest tam pewna rzecz, która moim zdaniem może być aż nadto przydatna, żeby ją pominąć od tak po prostu. Ale dobra, mniejsza z tym, włazimy i zaraz pogadamy sobie właśnie tutaj z naszą koleżanką. Aufra. Dobra. O, wróciłeś. Nie sądziłam, że wrócisz. Aufra spogląda ze smutkiem na swojej dłonie splecione piekuńczo na brzuchu. O co chodzi? Przyniosłem ci lekarstwo od Rangi. Ty naprawdę to zrobiłeś? Naprawdę. Aufra wpatruje się w ciebie ze zdumieniem i łzami w oczach. Niech ci bogowie błogosławią. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak ci dziękować. Poczekaj, jest coś, co powinnaś wiedzieć o tej miksturze. Aufra mruga oczami, spoglądając na fiolkę. Co masz na myśli? I są tutaj teraz dwie opcje. Dodaj uczciwość. Natomiast tutaj, że... No, możesz sprawdzić, że poczujesz się bardzo zmęczona, czy coś podobnego. Żeby nie było, ja jednak nie chcę odbierać jej nadziei, więc wybiorę opcję ze zwodniczością. O, Aufra wybucha śmiechem. Cóż, nie jestem pewna, czy zauważy różnicę, ale dziękuję, że mi powiedziałeś. Proszę, weź to. Miała to być zapłata dla Rangi, ale możesz to wziąć. Dziękuję raz jeszcze. Wezmę ją przed pójściem spać. Może w końcu się wyśpię. No i duży wzrost reputacji. Gdybyśmy natomiast powiedzieli prawdę, byśmy dostali chyba jakąś opończę czy coś, czyli kolejny płaszcz, ale nie sądzę, żeby to było mi potrzebne w jakimkolwiek stopniu, wiecie, żeby to wszystko robić, w szczególności na normalnym poziomie trudności. No dobra, no to idziemy. I w sumie zostało ostatnie zadanie, poza jednym, którego teraz nie zrobimy, bo nie jestem w stanie, powiedzmy sobie szczerze, się nim zająć. Nie chodzi o to, że nie jestem stanie w kontekście, że postacie są za słabe czy coś. Tylko bardziej mam problem taki, że no w sumie jest dosyć trudne, delikatnie to ujmując. I też nie jestem pewien, którą decyzję podjąć w nim, więc no. A więc spotkaliśmy kogoś takiego jak Klost. Przystań pani na momencik. Zakapturzony mężczyzna w zielonej japończy czeka przy drodze. Wychodzi ci na spotkanie, kiedy się zbliżasz. Zauważasz wtedy, że jest młodszy, niż się wydawało. Na jego twarzy widać znużenie. Wydaje się, że idąc oszczędza lewą nogę, a na jego nogawicy pod kolem widać ciemną plamę. Pomimo tego jego... już się plączę znowu. Pomimo tego pozdrawia cię uprzejmym ukłonem. Wydaje się, że wyświadczyłeś Aufrze niemałą przysługę. Mężczyzna wskazuje ruchem głowy pobliski dom. Busola Ansluga, czy jakoś tak, dalej nie wiem, jak to przeczytać, to niebezpieczne miejsce. A jednak zechciałeś się tam udać, by jej pomóc. W Złoconej Dolinie potrzeba takiej odwagi w tych mrocznych czasach. Walecznych serc, które chętnie uczynią to, co niezbędne by ocalić wioskę. Odwraca się, żeby spojrzeć na wioskę. Czy mogę cię do nich zaliczyć? Kim jesteś? Kimś, kto bardzo chciałby użyć Złoconą Dolinę przywróconą do dawnego blasku. Kiedyś wioska była godna swej nazwy, pszenica błyszczała jak złoto na wzgórzach, a mieszkańcy żyli w dostatku. Nie wiem nic o złotych zbiorach, ale przynajmniej mów było mniej. A teraz? Cokolwiek jest powodem upadku krainy, nie stało się tą z winy mieszkańców. Redrick karze nas za zbrodnie, których nie popełniliśmy, a zarazem jest ślepy na własne występki. Ja ślepy nie jestem. Zapłaci za to, co uczynił. Ja, Klos, przysięgam na płomień. Jak wielu tyranów otacza się silnymi, obawiając się zemsty. Mężczyzna uśmiecha się blado. Zostałeś ostrzeżony. Jeśli pomimo tego zamierzasz iść dalej tą drogą, może zdołam pomóc sobie nawzajem? Cóż mam w tej sprawie uczynić? Mężczyzna kiwa głową. Prostując się nieco. Proszę cię o bardzo ponurą przysługę. Ale zapewniam,
Nie ma innego wyjścia. Lorda Redricka trzeba powstrzymać. Zrzucona Dolina zbyt długo już cierpi przez obłęd Redricka. Zamierza on wyleczyć dziedzictwo Vaidvena, upewniając się, że we wiosce nie pozostanie nikt żywy, kogo mogłoby dotknąć. Boję się, że nawet jego własna żona, Ygritte, jest w niebezpieczeństwie. Ten człowiek nie zna litości. Nie ociągaliśmy się. Wraz z moimi ludźmi zaatakowaliśmy warownię, chcąc zakończyć rządy Redricka. Dotarliśmy tam przez kanały, pod osłoną nocy, ale rozgromiono nas. Jego twarz pochmurnieje. W tamtych lochach są mroczne stworzenia. Dzieła animantki Redricka. Wszystko zależy od ciebie. Lord Redrick wezwał dodatkowe siły i wkrótce będzie niebo do powstrzymania. Czas ucieka, więc muszę błagać o wszelką pomoc. Po tym wszystkim będzie nam winien więcej niż jakiś tam kamienisty kawałek pola. Zrzuć go z murów lub zetnij mu głowę, wszystko mi jedno. Kiedy już spadnie z tronu, złocona dolina dostanie namiestnika, na jakiego zasługuje. Dobra, znajdę go i zajmę się tym wszystkim. Wobec tego przyklaskuję twojej odwadze i dziękuję ci za pomoc. Ale muszę cię ostrzec. Warownia Redricka roi się od żołnierzy i najemników. Wszyscy są wierni i nie będą mieli wobec intruzów. Przez nasze nieudane próby pewnie nawet bardziej czujni niż zwykle. Atak od frontu byłby niemądry. Jeśli się nie boisz, możesz pójść w nasze ślady i znaleźć wejście do kanałów na wschodnim skraju fosy. Jednakże kilku moich ludzi schwytano, więc wejście mogło zostać odnalezione i zablokowane. Ci ludzie to mój podkomendni. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł im jakoś pomóc. Kiedy już dostaniesz się do środka, odszukaj mojego starego przyjaciela, Nedmara. Jest najwyższym kapłanem. Od czasu upadku Lśniącego Boga służy Beratowi. Dobry człowiek w ciężkim położeniu. Posłucha głos rozsądku. Niezłomny rychocio tak mocno, że niemal się krztusi własną pogardą. Lśniący Bóg. Nigdy nie lśniał jaśniej, niż gdy wybuchała pod nim bomba. Ten przydomek jest już nieaktualny. Popiół nie lśni. To zupełnie tak, jakby cię nazwać atrakcyjnym kapłanem, niezłomny. Dostęp do Redricka może ułatwić ci Nedmar. Znajdziesz go na głównym poziomie warowni, otoczonego strażnikami i najemnikami. Musisz skrywać się w cieniu, jeśli chcesz do niego dotrzeć, nie stawiając na nogi całej warowni. Okej. Dobra, ruszam. Wobec tego niech ci bogowie dadzą zwycięstwo, przyjacielu. Szybko przyjacielem nie nazwał. Co z tego, że poznaliśmy się dosłownie chwilę temu. Ale cóż, logika gier. Twierdza Redricka znajduje się na wschodzie. Za posem zamknieją. Życzę powodzenia. No, takie niewielkie coś. Nic w sumie takiego szczególnego, powiem wam całkowicie szczerze. No. Teraz jedyne co zostało, to jeszcze udać się pod młyn i zająć się tam zadaniem. Żeby nie było, nie jest ono niczym wielkim. A no jednak trzeba je zrobić, żeby wiecie, mieć przynajmniej komplet wszystkiego i nie musieć już tutaj wracać z myślą o jakimś zadaniu. No poza samą sobie warownią Redricka, bo jak mówię, nie jestem na razie na nim gotów. Więc dobra. Idziemy, no i oczywiście scenka, zadanie, wszystko. Dobra. Wiemy, że masz więcej zboża, Trumbel. Nie damy się zbyć resztkami, podczas gdy ty czujesz się na naszych zbiorach. Z wewnątrz młyna dobiegają stłumione krzyki. Pierwszy z was, który przekroczy próg, dostanie bełt między oczy, wymoczy mordy. Bogowie mi świadkiem, słuchaj Nur, że zabiję cię jak psa. Chodźcie, chłopaki, na razie idziemy. Ale wrócimy, Trumbel. Albo dasz nam uczciwe ceny, albo się policzymy. No, dosyć nieciekawa sprawa. Na całe szczęście jest to zdanie naprawdę w rzeczywistości banalnie proste i w ogóle, ale no. Dobra. A więc jesteśmy w młynie, no i oczywiście. Przed tobą stoi elf, dość solidnej postury, sugerującej, że nie stroni od ciężkiej pracy. Twarz ma bladą i zapadniętą, a oczy szeroko otwarte. Za jego plecami młodszy mężczyzna i kobieta spoglądają na ciebie z niepokojem.
Kiedy wchodzisz, młynarz unosi maczugę drżącą... Unosi maczugę drżącą gwałtownie ręką, dobra. Ja dzisiaj naprawdę nie umiem czytać coś. Cofnij się, jeśli ci życie miłe. Czekaj, nie zamierzam nikogo skrzywdzić. Zwrócona dolina wzrost reputacji 1, ale nie wiem, co chodzi. A, chodzi o to, że mam poziom pierwszej reputacji, dobra. Młynarz z wahaniem opuszcza maczugę. Zaraz, ja cię znam. Właśnie przybyłeś do wsi, tak? Nie mów mi, że Sweinur już cię przekabacił. Bogowie, tylko tego mi trzeba. Kim jest Sweinur? To krasnolud, jeden z tych, którzy rozpowiadają na mój temat kłamstwa. Łajdak mieszka tutaj od dziesięcioleci, ale nawet nie nabył odrobiny ogłady. Młynarz waha się nie puszczając maczugę. Kim jesteś? Czyżby Sweinur werbował teraz do swojej bandy cudzoziemców? Nazywam się Starki. Dopiero co przybyłem do Złosłonej Doliny. Trumbel kiwa głową. Wybrałeś kiepski moment na wizytę. Złocona Dolina straciła swój dawny blask. Teraz to jedna wielka kupa gnoju. A Sweinurowi wydaje się, że tutaj rządzi. Wszyscy postradzali zmysły. Co to za rejowach na zewnątrz? Od czego mam zacząć? Sweinur podjudził ich gadaniem o zbożu w magazynie. Twierdzi, że większość schowałem. Ja tylko sprzedaję zboże. Nie mogę go wyczarować ani rozdawać za darmo. Płacę rolnikom za ich plony i sprzedaję to, co wyprodukuje w młynie. Większość skupuje gospoda pod czarnym ogarem do ważenia piwa. Ale to jakaś Sweinurowi i jego kameratom nie przeszkadza. Widziałeś pola w pobliżu wioski? Zboże jest chore. A to, co zostaje od rolników? Trumbel wskazuje ręką pojemniki worki. Większość zepsute i przegniłe. Nie mogę płacić pełnej ceny za chore plony, a zdrowego zboża mam bardzo mało. Sweinur domaga się czegoś, czego mu się nie... czegoś, co mu się nie należy. To bardzo wygodne przedstawienie zagmatwanej sprawy. To nie jest... Przerywa, słuchaj. Sweinur zawsze był łajdakiem. Zapasy są bardzo ograniczone, więc... Może zachowuję co najlepsze dla osób, które na to zasługują. Tak dla Aufry, która spodziewa się dziecka. A mi pozwoli głodować? Widzicie, już tutaj się pokazuje druga strona. Czy mieszkańcy wiedzą o niedostatkach zboża? Trumbel wygląda na zakopanatanego. Niektórzy tak, na przykład Korczmarka. Lepiej nie martwić pozostałych. Niedługo zamierzam dokupić zapasów. Wszystko będzie dobrze, jeśli tego czasu uda nam się zachować spokój. Może w takim razie trzeba z nim porozmawiać. Ulga Munarza jest wyraźnie widoczna. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Mnie już nie usłucha. Ale może tobie się poszczęści. Powiedz mu, że wszystkim nam jest ciężko i wszyscy musimy się jakoś poświęcać. Będziemy twoimi dłużnikami, jeśli zdołasz go przekonać. Ogólnie mówiąc, pewnie były tu jakieś inne opcje też dialogowe, gdzie moglibyśmy w drugą stronę pójść. Tam sobie nawet niepewnie, tylko akurat wiem, że były. Nie mogę to akurat zdradzić. Jeśli bym miał wysoką stanowczość, miałbym opcję, żeby go przekonać do tego, żeby jednak wydawał zboże. I nie zostawił go, powiedzmy, dla tych takich ważniejszych ludzi. Ale no. Nie widać tej opcji, bo mam wyłączone takie rzeczy, żeby się nie wkurzać, że znowu miliony dialogów mi przemijają, bo mam słabe statystyki. Jednocześnie też. No. Po prostu to nie psuje imersji, jeśli nie wiem, że jest jakaś opcja, kiedy nie mogę z niej skorzystać. Więc dobra, zajmijmy się teraz tym tutaj wszystkim. Krasnolud jest w tym miejscu, jeśli się nie mylę. Dokładnie. Trzeba będzie tam trochę pogadać i będzie spokój. Well met, friend. Proszę, proszę. Cała wioska tobie mówi, a ty raczysz nas odwiedzić? Czego tu szukasz przybłędo? Do Astu? Może po klasku? Nosi pusty kufel w szyderczym pozdrowieniu. Alot mruży oczy. Uważaj, coś mi się zdaje, że mają podobny charakter do tych łobuzów, którzy mnie napadli. Marsz nos. Zapach też się zgadza. Widziałem cię przy młynie. O co tam chodziło? Sweinur przyglądać się badawcu. Co? Powiedz mi, że jeśli chcesz pomóc wiosce, to trzeba ci pomyśleć o zwykłych mieszkańcach. Trumbel ma się za króla wioski, bo jest właścicielem myla. Ej, myla tak. Młyna. Uważa, że... Uczciwym jest dawać nam nędzne grosze za przyniesioną pszenicę,
a w tym zdzielać z nas skórę, kiedy chcemy od niego kupić zboże. Rolnicy głodują, podczas gdy ten łajdak wzbogaca się dzięki ich zbiorom. Może to jego trzeba wypytać, nieznajomy. Mam dość tego, jak się szargęsi. Słuchaj, garzenie miłanżowi nie ma sensu. Wparliście go do muru, może prosicie o pomoc innych mieszkańców. Zairnur patrzy na ciebie przez kilka dłuższych chwil i bierze głęboki łyk z kubka. Potem wzdycha. Masz rację, jak tak dalej pójdzie, to wszyscy skończymy na drzewie wisielców. Spogląda na kamratów. Powiedz Trumbelowi, że damy mu spokój. Nie wiem, co teraz zrobimy przy takich marnych zbiorach. Nic innego nie umiemy robić. Może Paska potrzebuje pomocy w gospodzie? Nie wiem, czy była jeszcze jakaś inna opcja w tym konflikcie, nie wiem, żeby zadowolić obie strony czy coś. Naprawdę, powiem wam szczerze, nie wiem. Wiem tylko, że można zadowolić bardziej tą, zadowolić bardziej tamtą. Ale ja akurat wolę zadowolić młynarza, że tak nazwę. Głównie dlatego, że to jest szybsze, łatwiejsze i że na pewno mogę to wykonać. No, jak tak patrzę, to chyba jednak dzisiaj, jeśli chcę zachować sensowny czas odcinka, ale nie tak jak ostatniego tuki, co... No niestety, prawdopodobnie nie zdążymy dzisiaj dojść do Kednua jako tako, czy nic tam zrobić. A jedyne, co nas czeka, to jeszcze właśnie ta druga lokacja. Ale cóż, taki już jest surow tego, że łażę dużo i przechodzę, gadam, dialoguję i w ogóle. Może po prostu RPGów. No ale dobra. God keep you. Trumbel pozdrawia cię ukłonem. Powróciłeś. Udało ci się coś począć z Weinurem? Oczywiście, rozmawiałam z nim. I co powiedział? Przekonałem go, żeby zostawił twoją rodzinę w spokoju. Tak? To przecież... Naprawdę? To świetna nowina. Byłem pewien... nie byłem pewien, czy zdołasz go przekonać. Większość czasu są zbyt pijani, by z nimi rozmawiać. No i kolejne jakieś doświadczenie. Jestem twoim dłużnikiem. Proszę, wyciągasz sakiewkę z zapasa i podaję ci ją. Dzisiejszy utarg w dowód mojego uznania. Zapewniam cię, że wszystkim powiem, co dla mnie zrobiłeś. No i teraz właśnie wzrost reputacji. Można wybrać tylko na ciebie stać i tak dalej. Cieszę się, że mogę pomóc, albo zachowaj to. I tak jest ci ciężko. Ja wybiorę to, bo powiem szczerze, że pieniądze nie są problemem. Owszem, fajnie byłoby mieć pieniądze na to, żeby kupić wszystko, co istnieje, ale poradzę sobie bez tego. A w ten sposób mam jeszcze większy wzrost reputacji. O nich zadowolony. I jeśli się nie mylę, to poza... informacją, to tam jeszcze jakieś dodatkowe ekspy za to są. Nie wiem ile prawdy, ale po prostu tak mi się wydaje się. Dobra. No to teraz... pozostało dojść do ostatniego właśnie miejsca dzisiejszej podróży. Poza Kednua. I nie ukrywam, to jest miejsce, które jest jednocześnie krótkie i długie. Nie będzie tam jakiejś wielkiej masy dialogów ani niczego. Ale będzie tam coś innego. Otóż bardzo dużo potworów, przecież niektóre dosyć nieciekawe, delikatnie to ujmując. Więc no, lepiej będzie się przygotować i fizycznie, i psychicznie. Wiecie, do tego już nie będzie łatwo. Więc tak, czarne błonia. Potem trzeba iść w dół, do mostu. I z mostu właśnie już nie trzeba nigdzie iść, bo jesteśmy tam, gdzie trzeba. Dobra, czarne błonia, która to była lokacja. A dobra, to ta, gdzie można spotkać trolle i pewne jeszcze groźniejsze potwory. O, akurat trolla znalazłem. W sumie, skoro już i tak tu jestem, mogę tego trolla zaatakować. Dużo problemów to nie robi. A właśnie, zapomniałem tylko jednej rzeczy. Wściekłość. Przemiana. Tak, ty powinieneś zmienić broń na to. Też iść walczyć. Ale oczywiście, ważniejsze jest to. 61%. I atakowanie takie, że nawet jeśli rzadko kiedy trafiam, to i tak to nie jest problem, bo widzicie, no, obrażenia po 30 par nawet potrafię walnąć. Więc no, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak udało mi się tego mojego zmiennokształtnego utworzyć. Chociaż akurat co do tego, że to będzie taki skuteczny, to ja byłem świadom wcześniej, wiecie. Jak już wam wspominałem zapewne, po prostu najprościej we świecie, to już miałem z tym styczność, w sensie znam trochę gierkę, no i
stworzyłem tą postać właśnie z myślą o tym, żeby stworzyć takiego zmiennokształtnego, fajnego wojownika, który jest w sumie część też magiem. A dobra, gadam tu głupoty. Po prostu idźmy do mostu i nie przejmujmy się tym wszystkim. No, i już się zaczyna. To właśnie o czym mówiłem. Na dzień dobry spotykamy Xauripa Zabijakę, który nakłada efekt taki jak paraliż. To jest właśnie ten, powiedzmy, element, który będzie sporym wyzwaniem. Nie żeby coś, ale po prostu będzie tutaj pełno takich Xauripów. Owszem, zwykłe też będą, żeby nie było, ale głównie niestety właśnie te takie bardziej groźniejsze. Eder nie miał mieć łuku. To bym miał znowu muszkę tu bierać. I tyle. Dobra. No, atakuj tam. Tym razem nawet nie będę czekał z tym wszystkim, po prostu 45. Jak widzicie, tego Xauripa ciężej trafić niż nawet trolla. Ale no, na szczęście nie jest to problem w momencie takim jak teraz. Adra, na pewno się przyda. Jak już zacznę craftić jakoś porządniej. Nie sądzę, żebym teraz nie craftił czy coś, ale no. A, dziwne. Ale tutaj było coś do znalezienia. A, dobra, jest solidna siekiera. Mi tak nie walczy za bardzo, więc sensu tu nie ma, żeby to dawać, chociaż... to ma odbicie plus 5, też odbicie plus 5. No dobra, ta solidna jest oczywiście trochę lepsza. Nie wiem, czy to ma sens, jak mówiłem, ale w sumie wezmę, czemu nie. Wiecie, przynajmniej w ten sposób będę miał, jak to się nazywa, no. Jak już będę musiał walczyć bezpośrednio, to i tak będę miał trochę lepsze te obrażenia. I przy okazji mamy zestaw obozowy kolejny, co w sumie... Skoro mamy zestaw obozowy, a i tak nie mamy miejsca, co... Zróbmy tak samo jak ostatnio, odpoczynek. I od razu uzupełnimy zapasy, żeby móc, no... dalej podróżować. I tak wiem, że mogę to zrobić trochę później. O, akurat teraz jest wieczór, super. Nie, żeby to było coś jakiegoś szczególnego, ale no... Nie ukrywam... Wieczorami w tej grze, co jak widzicie, są wszystkie kolory takie bardziej stonowane i w ogóle. Co nie jest aż takie, powiedzmy, szczególnie fajne i super. Dobra, tu jest sam w sobie most, to teraz gdzie jest ta osoba? O, dobra, jest. No dobra. A tu właśnie Peregunda. Którą... Jest niewielkie zdanie, które... W sumie, pomijając wszystko, jest może nie szczególnie, powiedzmy, ekspodajne, ale warto dla jednego przedmiotu. A więc tak, cholerny pech. Mam roczy rozzłoszczona kobieta. Kopniakiem rozrzucając ziemię. Kiedy podchodzisz, nadstawia uszu i odwraca się, by cię powitać. Witaj, podróżniku, mówi, pozdrawiając się niezbyt entuzjastycznym machnięciem ręki. Most do zatoki buntu jest zerwany. Jeśli tam właśnie zbierzasz, musisz znaleźć inną drogę. Jak doszło do zerwania mostu? Rzeka wezbrała przez te wszystkie burze i tutaj, w przewężeniu, fala powodziowa poczyniła największe szkody. Orlanka krzyżuje ramiona, a jej twarz pochmurnieje. Nie budują tutaj zbyt solidnie, prawda? Połódź złamała kamienną podporę i całe środkowe przęsło mostu poniosło do morza. Most Madhmra stanowił najszybszą drogę ze Złotej Doliny do Zatoki Buntu. Kupcy i podróżni muszą teraz zadowolić się przeprawą łodzią lub spędzić kilka dodatkowych dni podróżując dookoła Zatoki. Postanowiłam więc świadczyć usługi promowe, chcąc sobie trochę dorobić i wspomóc podróżujących do Zatoki. Peregunda kręci głową, przygląc uszami. Popełniłam większy błąd niż wówczas, kiedy poszłam na randkę z Enigmatykiem. Błąd? Jak to? Chciałam szybko zarobić, ale... Przegryzła wargę, a jej twarz czerwienieje od gniewu. Miałam pecha. Ten cholerny prąd zniósł mój prom na skały, rozbijając łódź i moje zyski. Co gorsza, kiedy poszłam odzyskać skrzynię z ładunkiem, które nie zatnęły, napadła na mnie para szarbowników. Tupy nogą o ziemię. Cholerni rozbójnicy ośmieli się mnie napaść. Udało mi się umknąć bez szwanku, ale skradli resztki mojego majątku. Wyglądać się przez... dłuższą chwilę, gładząc ręką brodę. Wiesz co? Myślę, że tobie może pójść z nimi lepiej niż mnie.
Czy mogłabym prosić cię o pomoc? Zastanowię się. No, więc takie niewielkie zdanko. Niby nic wielkiego, ale jednak warto bardzo je zrobić szybko. No i widzicie, mam tutaj wroga szarbownik, tak? Czy szarbownik, nie jestem pewien. A nie będę się tym teraz na tym skupiał czy coś, po prostu taka niewielka walka. No, proszę, po wszystkim. Chyba zostało masz jedno obrażenie, ale no. Parę rzeczy i w ogóle. Żeby nie było spokojnie, zadanie już się skończy szybciej niż nawet myślicie. Tutaj właśnie jest reszta. Jak widzicie, nie są wrogo nastawieni nawet. Więc... O co i co się dzieje? Pośród przemoczonych desek wraku statku mężczyźni i kobiety przybierają szczątki, zbierając zabłocone srebrne naczynia, zapleśniałe odzienie, obczone garnki i wszystko inne, co znajdą. Wszyscy patrzą na ciebie, kiedy się zbliżasz. Cała grupa przygląda ci się nerwowo, aż w końcu kobieta w zabłoconym ubraniu podchodzi bliżej i mówi: gdzie są Bertal i Teran? Pyta. Poszliczą się ścieżką i słyszeliśmy odgłosy walki. Jej oczy zwężają się, a dłoń przesuwa ku rękojeści noża, czekając na twoją odpowiedź. Kto taki? Moi kuzyni. Czekali na ścieżce, wypatrując. Głos Hanweny cichnie, kiedy spogląda na ścieżkę, którą wszedłeś. Kłopotów. Zaatakowali nas. To była samoobrona. Zabiłeś ich. Oczy Hanweny wypełniają się łzami, a po chwili ukrywa twarz w dłoniach. Jej towarzysze cofają się o krok, wyglądając się uważnie. Hanwena podnosi wzrok, ocierając oczy. Mówisz o samoobronie. My też się tu bronimy, przed burzą. Podnosi głos, a jej twarz ciemnieje od gniewu. Powódź zalała nasze gospodarstwo. Nic nam nie zostało, nic. Ani jedzenia, ani dachu nad głową. A teraz jeszcze straciłam kuzynów. Podnosi ręce w geście rozpaczy. Nie chcemy walki, dość już straciliśmy. Proszę, daj nam spokój. Przebywam tu w sprawie zaginionego ładunku. Wzięliśmy twoich kuzynów za szabrowników. Druga z niedowierzeniem. Szabrowników? Ale to przecież wrak. Bezwartościowy wrak. Pozostaje zwracają się w jej stronę. Na ich twarzach maluje się przestrach i troska. Proszę, bardzo potrzebujemy tych rzeczy. Burza wszystko nam zabrała. Nie chcemy kraść, ale nic nam nie zostało. Przecież nie możemy tak tego zostawić, by zatnęło w rzece. No i tutaj właśnie jest teraz niewielka kwestia tego. Nie pamiętam prowadzić dialog, żeby to wyszło najlepiej i dla nas, i dla ich wszystkich. Ale... zobaczymy. Bez względu na wasze potrzeby okradacie Peregundę. Może powiedz jej, że zostały tylko rozbite deski. Pewnie dojdzie do wniosku, że rzeka wszystko zmyła. Poza tym, ile mogłaby zarobić sprzedając przegniłe jedzenie i brudne towary? Zobaczę, co się zrobić. Dziękuję, wzdycha ocierając pod czoła. To dla nas pierwszy uśmiech losu od bardzo dawna. Hanwena stryka palcami na jednego z towarzyszy i wskazuje mu stertę towarów stanących na słońcu. Nie mamy wiele, ale weź to na znak naszej wdzięczności. No. I właśnie udało się to, o czym mówiłem. Można tu niby podejść, ale jak widzicie, nic nie ma. I w sumie... poza tym, że dostajemy dużo expa, mamy coś takiego pięknego. Kapelusz pustelnika. Bardzo fajny przedmiot. Nie wróciło się na zamęt. Jak widzicie... po prostu widzicie opisy, ale intelekt plus 2 to jest super po prostu. Niby moja postać tego nie umie wykorzystać za bardzo, bo i tak głównie będzie, wiecie, przemieniona, a wtedy te bonusy do statystyk nie schodzą, choć nie działają, więc raczej tego jeszcze nie dam sobie, ale taki na przykład Malof, czy Malof, nie wiem jak na niego dalej mówić. No on skorzysta z tego na pewno bardzo dobrze, jako że jest magiem, to po prostu jego zaklęcia mają teraz większy obszar trochę. No, teraz tylko pogadać z nią, oczywiście powiedzieć, że się nie udało. I co ciekawe, Zatoka Buntu niewielki wzrost reputacji. Gdybyśmy zajęli się nimi i przekazali jej towary, byśmy stracili reputację. Nie wiem, czemu tak jest, ale no. No dobra, sprawdziłem wrak, ale nie znalazłem nic, co by dało się ocalić. Pewnie woda wszystko zmyła.
Tego się spodziewałam. Cóż, dzięki za pomoc. Muszę teraz pomyśleć, jak postawić interes na nogi. Dzięki za starania. Jeśli dotrzesz do taki bunkru, to odszukaj mój sklep. Teraz tym bardziej potrzebuję klientów. No, jeszcze trochę ekspów. Wszystko wykonane. I cóż. W całej lokacji już powiem szczerze, że nie ma nic dla nas do odszukania, do zrobienia. Ewentualnie tylko ksaulipy do pokonania. Więc w następnym odcinku może się tym zajmiemy, a na obecnym mam to już tyle, więc bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że nie zostaliście zanudzeni tym, że w sumie było głównie chodzenie w tej i mnóstwo dialogów, no i jak mówiłem to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.